Dobra, chyba Alika. Konflikt nie kopi, nie kopi. Janka nie. Foksik nam niepotrzebny. Busów. O! Za piątkę by oddali. Tak się jeszcze przerejestrował. Dość długo to stoi, widzę. Może to musiałiki przygotowały po prostu. Jeszcze nie odebrał. Jak nie odbierze, Alik do mnie zadzwoni. Za pół ceny, to lubię. Proste tematy. Pług. Co za pogoda, znów się chmurzy. Znów się chmurzy. A turkusowa. Piękna okoliczność. Z tym chmurzeniem się. Ostatni placyk, mamy 20 minut do przejścia jeszcze. Zaraz to ogarniemy. Naprawdę, takie anomalia. Ci nas chmury gonią. 5 minut deszczu. Ciepłego, bo przecież hajc. 5 minut deszczu. 2 godzinki słońca. I tak nas ta chmura się 2 razy dogoniła. 2 razy po 5 minut to tak zwane orzeźwienie nastąpiło. Pamiętam tutaj dni, kiedy było 30 kilka stopni. A woda nam się skończyła. Nie woda, woda nam się skończyła. Woda, tak. Water się skończył. Tylko została woda w kranie u panu Walików, czyli... Halo? Taki właśnie kranek, jak tutaj pan Alik posiada. Kraniszcze. Tamta chmurka trzeba spierdzielać na chatę. Przejdę szybciej X3. Gdzieś mi znowu ten widzu zaniknął. 1.8 w benzyniaku V40. Tak zwany polift raczej, bo te szersze ma kierunki w zderzaku. Ale się V40 pięknie sprzedawało. 1.9 dieslach. Złote to czasy były dla biznesów wszelakich. O jest, widzę. Greg mój ukochany jakiś. Kreta, Pelopones, Zakynthos, Kefalonia, tu jest obok Lewkada, Korfu, Rodos, tu jest Cypr, Santorini, Milos, Folegandros, Naxos, gdzieś tak mniej więcej, Kos, Chalkidiki, Półwysep, Tesaloniki, Ateny są gdzie? Tu jest Korynt, Nafplio, Monemwasia. Wiecie o co chodzi? Pan Romek powinien być Grekiem. Można ładnego ogarnąć. Halo? Siema, boss? Ten tam już coś ogarnia. Team. Benzyn or diesel? 6000 diesel niestety. Kalibera chwila. X5 Marian ma. Kalimera, boss? Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy.
Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.